Witam wszystkich rodziców na filmie, który ma na celu pomóc rodzicom, którzy mają problem z zalogowaniem się do systemu Librus, pomóc właśnie z konfiguracją konta i z logowaniem się. Większość rodziców sobie świetnie z tym radzi, jednak jest pewnego rodzaju grupa, która ma z tym problem, dlatego tworzę ten prosty taki filmik. Proszę Państwa, stworzyłem tutaj na potrzeby naszego filmu takiego ucznia Jan Kowalski i Państwo powinni dostać taką kartkę, gdzie mają Państwo login i hasło, a przynajmniej login i hasło powinni Państwo dostać, więc ja skopiuję sobie konto rodzica, jednak konto ucznia konfiguruje się identycznie. Teraz w przeglądarce wpiszę Librus. Wyszukiwarka, proszę zwrócić uwagę, od razu nas przekierowuje na portal Librusa i tu przejdziemy do logowania się do systemu. I proszę zwrócić uwagę tutaj u góry, tak? Są dwa linki, jeden do logowania się uczniów i rodziców, a drugi do logowania się nauczycieli i pracowników szkoły. Państwo używają Librusu Rodzina i teraz mamy tutaj Librus Szkoła i Librus Synergia dla Rodziny. I tutaj się już możemy zalogować. Wstawię ten numer, który tutaj mamy. Skopiuję sobie hasło. I się logujemy. Proszę zwrócić uwagę. Tu są bardzo ważne informacje, które koniecznie muszą Państwo wypełnić. Oczywiście najpierw trzeba podać hasło, później trzeba podać nowe hasło. I bardzo ważne, podać adres mailowy. Ja podam swój adres. Trzeba zaznaczyć, że się zapoznało z regulaminem i możemy zaczynać naszą przygodę z naszym Librusem. Proszę zwrócić uwagę, mamy tutaj wiadomości na początku od administratora, ogłoszenia szkolne. W każdym razie chciałem też pokazać, w jaki sposób odzyskujemy hasło, tak? Jeżeli go zapomnimy, tego hasła. Więc jeszcze raz logujemy się do Librus Rodzina i tu logujemy się. Musimy pamiętać ten swój login początkowy, czyli ten login, który jest przypisany do rodzica lub do ucznia, bo to odzyskiwanie jest takie same w przypadku i rodzica, i ucznia. I tu mamy, wpisujemy ten login i przypomnij hasło, tak? I teraz tu wpisujemy adres mailowy, który podaliśmy przy logowaniu. I na ten adres mailowy zostanie wysłany link, który pozwoli Państwu zmienić hasło do konta, tak? No mi tutaj jakiś błąd wyskoczył, nie wiem dlaczego, może za szybko to robię. W każdym razie tak możemy odzyskiwać hasło i proszę pamiętać o logowaniu się przez Librus Rodzina, a nie Librus Szkoła. Dziękuję za uwagę. Życzę wszystkim jak najszybszego powrotu do pracy, do szkoły, uczniom. Zdrowia Państwu życzę i spokojnego dnia.